W Inowrocławiu odbył się kolejny FAPOW, czyli Festiwal Artystyczny Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. To już szósta edycja tej imprezy. Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu jest Krzysztof Kosiński. To już szósty FAPOW. Pamiętasz, kiedy wpadliście na ten pomysł, żeby coś takiego zorganizować w naszym mieście? Tak, wpadłem na ten pomysł razem ze swoimi wychowankami z domu dziecka, z którymi razem muzykowałem, jeździłem po różnego typu festiwalach i w pewnym momencie postanowiliśmy, czemu samemu czegoś takiego nie zorganizować. No i tak właśnie powstał ten festiwal. Powiedz, skąd młodzi artyści do nas przyjeżdżają? Praktycznie z całego kraju. Tak, można powiedzieć, że z całego kraju, zarówno z południa, jak i z północy. W tym roku z okolic Wrocławia, Bierutowa, Tucholi, Szczecin. Można powiedzieć śmiało, że jest to cały kraj. No tutaj młodzi artyści mogą się pokazać w piosence, i w recytacji, i w fotografii. To zaleta tego festiwalu. Tak, ten festiwal obejmuje kilka dziedzin. Poezję, recytację, muzykę i fotografię. We wcześniejszych latach była też to plastyka. Tak jak wspominałem wcześniej w naszej rozmowie, że będzie może jeszcze inna kategoria artystyczna. To pokażą przyszłe lata. Słuchaj, tak oglądałem zdjęcia
uczestników tego FAP-owu, no i trzeba powiedzieć, że chyba są na wysokim poziomie. Tak, to niewątpliwie. Zdjęcia są na bardzo wysokim poziomie. Byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy te zdjęcia otrzymaliśmy. No, jest w tym roku niewątpliwie najwyższy poziom w stosunku do poprzednich lat. Była też, mówię, grupa GDP z Golubia Dobrzynia, która się zajmuje zawodowo fotografią. Prowadzili tutaj warsztaty. No, dzieci, które brały w tym udział, naprawdę są w temacie i naprawdę na bardzo wysokim poziomie stoją w fotografii. Jak myślisz, co daje dzieciom udział w tym festiwalu? Znaczy niewątpliwie jest, daje to możliwość samorealizacji, wyrażenia siebie w jakiś sposób. No, w dzisiejszych czasach, mówię, w dobie mediów, komputera, nie zawsze się wybiera się właściwą drogę, a poprzez różne formy sztuki dzieciaki tak naprawdę mogą wyrzucić z siebie to, co by chciały wyrzucić, a zachować to, co najlepsze. W tym roku konkurs przeprowadzono w czterech kategoriach: muzyka, fotografia, recytacja i poezja. Najwięcej nagród zdobyła Natalia Krupiasz i Adrianna Ber. Natalio, na początek gratulacje. Sporo tych nagród, ja jakoś nie potrafię zapamiętać. Zdobyłaś nagrody w jakich kategoriach? Pierwsze miejsce w recytacji i fotografii oraz drugie miejsce w poezji. No to rzeczywiście jesteś utalentowana, taka chyba prawdziwa artystyczna dusza. No tak sądzę, mam nadzieję. Jak teraz sięgniesz pamięcią, to jeśli chodzi o przygotowania, co było najtrudniejsze? No najtrudniejsze były te wszystkie próby oczywiście, bo nie zawsze było tak, jakby każdy chciał i nie wychodziło często, ale były też momenty, w których można było się uśmiechnąć. Lubisz pisać wiersze i fotografować? Tak, uwielbiam to robić. Słuchaj, co przedstawiłaś na swojej fotografii? Jaki był temat tej konkursowej fotografii? Temat konkursowej fotografii brzmiał coś w rodzaju stop klatka z mojego życia, więc ja przedstawiłam dwóch ludzi, którzy są biedni i prowadzą wózek z jakimś złomem. A słuchaj, tutaj koleżanka, jak oceniasz jej postawę na scenie? O, podziwiam ją bardzo. Ja osobiście nie umiem śpiewać, ale koleżanka jest świetna. No właśnie, pochwali się, co zdobyłaś? Pierwsze miejsce w muzyce i drugie miejsce w fotografii. Proszę, proszę, Adrianna też utalentowana. Jeśli chodzi o muzykę, co zaśpiewałaś? Kasztany Edyty Górniak, Zanim powiesz Gosi Andrzejewicz. To trudne piosenki, jak z przygotowaniami, jak było? No na próbach było ciężko, nie zawsze wychodziło, ale nieraz wychodziło i było dobrze, fajnie. A w fotografii? W fotografii no, też było fajnie. Ja przedstawiłam pod tytułem Zagubienie i to jest człowiek w tunelu i tam właśnie on jest zagubiony. Pasjonujesz się śpiewaniem, fotografią na co dzień? Ona wypełnia ci czas? Tak, bardzo lubię śpiewać i fotografować. Fundatorem nagród było jak co roku starostwo powiatowe.